Drenzynie dzisiaj, w miejscach związanych z rocznicą mordu katyńskiego oraz z tablicami poświęconymi tym, którzy 5 lat temu zginęli w drodze na uroczystości katyńskie. Spotykając się dzisiaj przy tych tablicach, przy dębach katyńskich, chcemy szczególną modlitwą objąć tych, którzy zginęli i w Katyniu, i w Smoleńsku. Szczególnie wspominamy tych, którzy pochodzili z naszej strony, z naszej ziemi, którzy chodzili tutaj po tej ziemi zręcińskiej, po terenach naszego Podkarpacia, a którzy oddali życie za ojczyznę. Chcemy przez modlitwę, przez złożenie kwiatów, zapalenie zniczów, pamiętać o nich, a w jaki sposób również modlić się w intencji naszej ojczyzny, aby ta ich ofiara, poświęcenie przyniosły spodziewane owoce, aby więcej było jedności, zgody w naszej ojczyźnie. Aby ta nasza ojczyzna była mocniejsza i silniejsza, aby mogła się rozwijać. W tych intencjach, powierzając Bogu, bo przede wszystkim chcemy modlić się za tych, którzy zginęli w okrutny sposób, chcemy rozważyć 1/10 zmartwychwstanie Pana Jezusa, prosząc o wieczne szczęście dla wszystkich i tych, których upamiętniona jest ta tablica, a więc ci, którzy zginęli w drodze na uroczystości do Katynia 5 lat temu, 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej podsmoleńskiej. Prezydent Lech Kaczyński z żoną, prezydent Ryszard Kaczorowski oraz nasz poseł, wicemarszałek Sejmu, senator Stanisław Zając oraz pozostali członkowie, którzy lecieli, byli na samolocie, którzy zdążą na rocznicę katyńską. O także chcemy polecać tych, którzy są upamiętnieni przy dębach katyńskich oraz na tablicy wspominających tych, którzy zginęli za ojczyznę, a są wspominani na tablicy na cmentarzu naszym. Prośmy o wieczne szczęście dla nich, rozważając tajemnicę pierwszą zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie raczy dać Panie, a światłość wieków i stanie najdzisiejszy. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Królowo Polskim, bądź się za nami. Teraz złożymy kwiaty. Prosimy o złożenie kwiatów Pani Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II na prośbę z kalicą, która uczestniczyła w gimnazjum. Jeszcze złożę deklarację o zdrowiu rodziny. Pani Bożena Pawlak.
pan dyrektor głosił na tym otwarcie i brzegu zgadzał. Teraz przejdziemy do tablicy tych, którzy zginęli przez Rzecina w czasie wojny, niedaleko grobu Łukasiewicza, a później do domu Kawieckiego. Wszystkich, którzy zginęli z całej naszej parafii, a szczególnie tutaj ze Zręcina. Większość z nich jest tutaj upamiętnionych na tej tablicy. Prośmy o dla nich o wieczne szczęście, radość w niebie. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. I teraz prosimy o złożenie. Kwiaty złoży delegacja Urzędu Gminy Kurczówka, pani sekretarz Bożena Pana, pan dyrektor głosu Bożyka Kłopacy i Grzegorz Rada. Niech pan złoży pani Wiesława Sajdak, członek zarządu Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Społecznych, a tutaj właśnie Grzegorz Władysław, to jest jej wuj. Poprosimy teraz pana Wojciecha Wilkiewicza o kilka słów na temat tego. Ocalić od zapomnienia hasło tych wszystkich, którzy zginęli w czasie I i II wojny światowej. Śmierć tych Zręcinian naszą wolnością. Żołnierze z naszej parafii, z naszej ziemi, którzy walczyli w I wojnie światowej w armii austro-węgierskiej, ginęli na różnych frontach. Żołnierze, którzy później walczyli w różnego rodzaju organizacjach Sokoła, w organizacjach strzeleckich u boku i w Zakładzie Piłsudskiego. Ci, którzy walczyli w legionach z naszego terenu, później walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej, kampanii przeciwko Sowietom. Ci, którzy zginęli i prochy są rozsiane po Europie, na wszystkich frontach wschodnich i zachodnich. Ci, którzy później w różnych stopniach wojskowych, często oficerami byli rezerwy, powołani 27-29 sierpnia 1939 roku, stawili czoło najeźdźcom, stawili czoło armii niemieckiej na zachodzie, armii słowackiej na południu i 17 września 1939 roku armii bolszewickiej od wschodu, która to nabiła nam sztylet w plecy. Stawili czoło żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza. W nierównej walce walczyli z potężną armią sowiecką. To ci żołnierze, którzy w 20-21 roku zatrzymali tą nawałnicę na Wiśle. Była to siódma wojna świata, cud nad Wisłą. I za 20 lat walczyli ponownie z Armią Czerwoną. Wywiad rosyjski doskonale wiedział, z kim ma do czynienia i wyłowił z tłumu tych wszystkich oficerów, którzy wtedy zatrzymali Armię Czerwoną na Wiśle. Osadził ich w obozach w Kozielsku, Starobielsku, Staszkowie, Mydnoje, Katyniu. I tam po kilku miesiącach niewoli, początkiem kwietnia 1940 roku, zaczęły się wywózki w tak zwanych karetkach, po kilkunastu, do pomieszczeń zagłady. Były to przeważnie piwnice, zlokalizowane niedaleko lasku, gdzie NKWD dokonała mordu na naszych oficerach, na naszej inteligencji, na naszym kwiecie II Rzeczpospolitej, na leśnikach, policjantach, dyrektorzy szkół ginęli, kierownicy
stacji PKP. Mord dokonywało NKWD z rozkazu Ławintira Berii z polecenia pewnie Stalina. Największym katem był pułkownik Błochin, który miał kilkanaście tysięcy istnień ludzkich na swoim sumieniu. NKWDziści dokonywali mordu od pierwszych dni kwietnia do połowy maja 1940 roku. Machina zbrodnicza wyglądała tak, że skrępowane ręce do tyłu, przeważnie drutem kolczastym lub jakimś sznurkiem, nakładany płaszcz na głowę i z tyłu strzał czaszkę. Także broń była podawana i oprawca na dzień, na kilkanaście godzin swojej pracy morderczej dokonywał kilkadziesiąt wyroków śmierci. Przewożoni wcześniej wykopane doły potężne, układani warstwami, przysypywani piaskiem. Na tym miejscu zasadzony został las, aby zatrzeć ślady tych polskich mogił. Różnie relacje podają, 28 tysięcy, niektóre 35. Około 80% lista katyńska ujawniła, ile zginęło, ale wszystkie jeszcze listy nie są odkryte. Jest jeszcze lista białoruska, lista ukraińska, także brakuje ciągle tych kilka tysięcy naszych bohaterów, którzy walczyli, nie splamili polskiego munduru i do końca byli oddani Rzeczpospolitej i wykonywali rozkaz. Wierzyli, że jeszcze będą potrzebni i że jeszcze chwycą za broń. Gdy Władysław Sikorski organizował armię z Andersem na wschodzie, szukano tych naszych oficerów po całym terenie Związku Radzieckiego. Stalin tłumaczył, że nie wie, gdzie są, chyba do Mandżurii uciekli albo do Chin. Dopiero w 1943 wiosną wojska niemieckie, wkraczając na tamte tereny, odkryły tą makabrę, jaką dopuścili się NKWDziści. Te tysiące pomordowanych naszych oficerów. Dopiero w 1990 roku oficjalnie i w 1992 Borys Jelcyn ogłosił, że zbrodni dokonali bolszewicy NKWDziści. Dziękuję. Teraz przejdziemy pod tablicę i podbędę katyńskie. 5 lat temu zasadzono tutaj dęby, które mają przypominać nam wszystkim o tych naszych rodakach, którzy zginęli czy w Katyniu, czy w Miednoje, czy w Ostaszkowie. I te dęby, jak widzimy, rosną. Tutaj upamiętnieni są dwaj nasi parafianie. Ksiądz kapitan Mieczysław Janas ze Świeżowej oraz major Karol Szopa ze Zręcina. I właśnie składając tutaj kwiaty i wieńce i znicze, chcemy uczcić ich pamięć, ale również pomodlić się za wszystkich, którzy wielu tysięcy ich zginęło, o wieczne szczęście dla nich. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Teraz kwiaty złoży delegacja gimnazjum imieniem Jana Pawła II w Zręcinie. Za nim dyrektor Małgorzata Stanisław. Delegacja gminy Burkówka, pani sekretarz Bożena Panek, pan dyrektor bloku Bogusław Patek i pan Grzegorz Radomski. Kwiaty złoży radna Sejmiku Podkarpackiego pani Dorota Filip i pan Kazimierz Krężałek jako delegacja gminnego koła PiS. I jeszcze nic złoży pani Helena Jabłecka, której wujek Jana
jest na tej tablicy i pani Krystyna. Jeszcze pani Maria. Co to jest? Pani Maria Solińska.